Dzień dobry, wita Was pani Bajka i Smog Gerwazy z Biblioteki Manhattan, jednej z filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku. Smoku, zobacz, co ja tu znalazłam. Ojej, to moja pierwsza smocza książeczka. Kocham ją. Ha. Jest zrobiona z włóczki, tak samo jak ty. Tak, świetnie się z nią spało. I uczyłeś się z niej liczyć, pamiętasz? Tak, jeden motylek, dwie laleczki, trzy ślimaki, cztery żabki i pięć grzybków. No, wystarczy. Wiem, że potrafisz liczyć. Teraz liczę już do 100. W ogóle ja bardzo lubię książeczki. Takie grube, gdzie jest dużo obrazków i takie cienkie, gdzie są same literki. Ach, bardzo lubię książki i najwięcej książek jest w bibliotekach i można je wypożyczać, zabierać do domu i czytać, czytać, czytać. Gerwazy, ty lepiej opowiedz o tym, jak ty kiedyś zasnąłeś w bibliotece. Jak to z tym było? No, to było wieczorem, a ja właśnie czytałem sobie w kąciku wiersze na dobranoc. No i zasnąłem tam wśród innych zabawek. No i co? Śniło ci się coś? Obudziłem się w nocy, a na ścianie zobaczyłem cienie różnych postaci z książek dla dzieci. One się ze mną bawiły i ja odgadywałem, jak się nazywają. O, mam pomysł. Zaraz poprosimy panią Kasię, żeby nam też wyczarowała takie cienie różnych postaci z książek, a dzieci i ty i ja spróbujemy odgadnąć, jakie to są postacie. Dobrze? Tak, brawo! No to zaczynamy. Chyba się domyślam. To jest świnka. To jest taka świnka, ma imię na P, na literkę P. To jest świnka Pepa. Hej, Pepo, słuchasz się mamy i taty? Cześć, pa, pa. Ciekawe, kto będzie następny. Ojej. Oho. Kto to może być? To chyba jakiś piesek. Ojej. Ja wiem, to jest taki piesek z książeczki pod tytułem Psi Patrol. Ten piesek nazywa się, ojej, bo mi zaraz przejdzie, Chase! Tak, cześć! Hej, hej, pozdrów inne pieski. Ciekawe, kto teraz będzie. O, oho, jaka czapka, z piórkiem, jej. Chyba to jest kolega Muminka i on zaraz nazywa się, już wiem, ojej, bo zaraz zniknie, raz, dwa, trzy, włóczyki! Hurra! Zgadłem! Smoku, ale świetnie ci idzie. Ciekawe, czy teraz odgadniesz. A może ty, pani Bajko, zgadniesz teraz? No dobrze, to teraz ja. Ojej, to jest jakieś zwierzątko. Może takie jak w zoo? To jest jakiś kotek, ale to nie jest jakiś lew. To jest taki kotek, taki kici kotek. To jest kicia kocia, ale nie, no smoku, powiedziałeś za mnie. No już więcej tak nie rób. No dobrze, ale nie mogłem się powstrzymać. No to teraz znowu ja, będzie pani Bajka, uwaga, ale ty smoku, cicho, będę trzymała ci pyszczek. Znam tę dziewczynkę, ona ma takie duże kitki i ma, ona chodzi w pończochach takich śmiesznych, to jest Pipi pończoszanka. Brawo, pani Bajko, dobra. Teraz ty, smoku, teraz ty. Kto teraz będzie?
Oho! O! To jest coś na o. Na o? A może na by? To jest na by, bo to jest bałwanek. I to jest na o, bo ten bałwanek ma na imię Olaf. Brawo! Brawo, smoczku! Jestem z ciebie bardzo dumna. Czy to koniec, czy ktoś jeszcze będzie? O, zobacz, smoku, jak wolno ten ktoś idzie. Kto to tak może wolno chodzić? A chyba ogonek to ma przybity gwoździkiem. Ojej! To jest kolega, 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 no chyba prosiaczka. Tak, to jest kłapouchy. Ej, kłapouchy, pewnie sobie idziesz do Kubusia Puchatka i prosiaczka. Ojej, poszedłbym z wami. Hej, pozdrów kłapouszku wszystkich. Pa, pa, pa. Ha, ale wolno chodzi. Ja bym tak nie umiał wolno. Ciekawy, czy ktoś jeszcze będzie. A cóż to za postać? Ojej, taka zamyślona, taka zadumana, taka jakby zakochana. Oho, smoku, masz rację, to jest ktoś zakochany. Ale w kim, pani bajko, w kim on się może kochać? On się kocha w róży. To jest mały książę, słyszałem o tym. Tak, zakochał się w róży. Ojej, to musi być piękna ta róża. Czy jeszcze będzie jedna zagadka? Chciałbyś? No to chyba jeszcze pani Kasia ma jedną zagadkę. Raz, dwa, trzy świnki. Oho, a za nimi jakiś straszliwy. Uhoho, to chyba wilk. Czy on je goni? Wydaje mi się, że tak, smoczku. Chyba goni. To jest bajka o trzech świnkach. No tak, ale czy świnki zdążyły mu ucieknąć? Tak, pamiętam, że tak, że wilk nic im nie zrobił. Ho, ho, cześć, wilku, i tak nic świnkom nie zrobisz. Cześć. Och, super, to było piękne. Bardzo lubię bajki. Pani Kasia przygotowała naprawdę świetną niespodziankę. A czy wam udało się odgadnąć postacie z książek dla dzieci, tak jak Gerwazemu i mnie? Zapraszamy do biblioteki. Czytajcie książki. Pa, pa!